Witam Państwa w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, w Ośrodku Propagandy Sztuki. Prezentujemy w tej sali dzieło Franciszka Starowiejskiego. Jest to jeden z jego teatrów rysowania. Ten zatytułowany jest W oczekiwaniu ocaliciela. To ogromnych rozmiarów kompozycja. Składa się z 9 fragmentów. Każdy z nich ma 2 metry szerokości i 3 metry wysokości. Razem 18-metrowe dzieło. Powiedziałem, że jest to jeden z teatrów rysowania. Franciszek Starowiejski realizował je w Polsce i na całym świecie, między innymi w Wenecji czy w Chicago. Ten został przez niego zrealizowany w 1995 roku w Lublinie. Całe przedsięwzięcie zajęło artyście 4 dni. Było to wielkie przedsięwzięcie interdyscyplinarne. Podczas tworzenia tego dzieła były recytowane fragmenty Króla Ducha Słowackiego, dzieła, które stanowiło główną inspirację dla wykonania tej kompozycji. Oczywiście pomagały w tworzeniu tego dzieła także i modelki, których wizerunki wykorzystywał później artysta przy realizacji rysunku. Powiedziałem, że głównym motywem był tekst Króla Ducha Juliusza Słowackiego. Tak naprawdę jedna z wizji, która została tam przez poetę opisana. Wizja apokaliptyczna, oczywiście związana z sytuacją Polski w tamtym czasie. Franciszek Starowiejski stworzył dzieło bardziej uniwersalne, które także jest pewnego rodzaju konstrukcją apokaliptyczną. W dużej mierze odnosi się do każdych czasów. Oczywiście dla nas najbliższa jest interpretacja, która mówi o tym, że jest to wieszcze dzieło znamionujące, obwieszczające upadek kultury, upadek świata, w którym racjonalizm, w którym zbytnia mechanizacja doprowadza do upadku tych najważniejszych wartości. Jedną z tych wartości jest między innymi wolność. W oczekiwaniu ocaliciela. To jest oczywiście sformułowanie, które odnosi się i do pewnych motywów obrazowych. Centrum tego obrazu stanowi wizerunek Królowej Ciemności, brzemiennej Królowej Ciemności. Otaczają ją wizerunki typowe dla twórczości Franciszka Starowiejskiego. Oczywiście kształty, bujne kształty kobiece, wizerunki mężczyzn, umięśnionych mężczyzn, ale także motywy, które dotyczą właśnie wizji świata, który jest zbytnio zmechanizowany. W zasadzie postaci hybrydowe, pół ludzie, pół maszyny. Franciszek Starowiejski rysował, jak powiedziałem, 4 dni, zaczynając od głównego motywu i rozwijając kompozycję w obie strony. Rysował na płótnie. Płótno było wcześniej zagruntowane farbami emulsyjnymi i tak tworzył od głównego motywu, wychodząc całość tego przedstawienia. To rzeczywiście imponujące dzieło. Pokazuje nie tylko wspaniały kunszt Franciszka Starowiejskiego jako rysownika, ale także jego niewyczerpaną wyobraźnię. Inspirował się konkretnymi dziełami, ale także sztuką konkretnych epok. Możemy tu odnaleźć fascynację sztuką baroku, niewątpliwie także antyku i renesansu. Franciszek Starowiejski wierzył, że jest wcieleniem postaci żyjącej w XVII wieku. Dlatego też sygnował to dzieło datą 1695. Antydatował wszystkie swoje prace, wykazując w ten sposób fascynację i przywiązanie do sztuki tamtej epoki. Prezentacja dzieła Franciszka Starowiejskiego została wzbogacona o szereg plakatów, a także rysunków, które pochodzą ze zbiorów pana doktora Andrzeja Papiewskiego. Wybraliśmy te prace, które mówią o samym Starowiejskim, odnoszą się do jego pseudonimu,
Jan Pyk oraz do tych licznych prezentacji, w których portretował samego siebie i wykorzystywał te motywy w rozlicznych pracach graficznych o charakterze użytkowym. Dopełnieniem wystawy Franciszka Starowiejskiego w oczekiwaniu ocaliciela była prezentacja wybranych rysunków ze zbiorów Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi. Nasza instytucja posiada dość bogate zbiory, przede wszystkim w zakresie grafiki, także malarstwa, ale posiadamy, jak się okazuje, bardzo ciekawe rysunki. Przede wszystkim twórców tworzących w drugiej połowie XX wieku. Wybraliśmy oczywiście tylko te prace, które korespondują z dziełem Starowiejskiego. Prace, które dotykają sfery nadrealnej, sfery metaforycznej. Możecie Państwo zobaczyć w galerii prace wybitnych twórców, takich jak chociażby Tadeusz Brzozowski, czy Jan Dobkowski, Janusz Przybylski, Jerzy Duda-Gracz, Jacek Gaj i inni. To bardzo różnorodne prace. Oczywiście podejście do problematyki metafory czy nadrealnych wizji w rysunku może być bardzo różne i artyści prezentują tutaj bardzo różne wizje świata. Przede wszystkim jednak dominuje szczególny charakter tych prac związany z obrazem codziennej rzeczywistości. Człowiek otoczony codziennymi przedmiotami, które także same w sobie prezentują się jako bardzo zwyczajne, często marne, proste, w jakimś sensie stwarzają metaforę całego życia. Środki używane przez artystów są bardzo szerokie i bardzo, bardzo rozmaite. Oprócz delikatnej, krętej kreski pojawiają się motywy obrazowe, które sugerowane są na przykład za pomocą rozmaitych przejść tonalnych. Czasami artyści łączą motywy geometryczne z motywami bardziej figuratywnymi. Niektóre prace mają wymiar publicystyczny. Tak jest w przypadku chociażby Jerzego Dudy-Gracza, czy Janusza Przybylskiego, także Jacka Gaja. Możemy odnaleźć tam także motywy, których używają w swojej twórczości malarskiej. Ten rysunek uproszczony, rysunek, którym środki są nieco ograniczone, działa tak samo mocno jak obrazy, jak malarstwo realizowane przez tych artystów. Dużo jest problematyki egzystencjalnej. Człowiek pokazany jest w swoim środowisku, często ograniczony do jakiejś zamkniętej przestrzeni. Czasami ta wizja egzystencjalna przybiera formę fantastyczną, jak chociażby u Jana Lebensteina. Hybrydowe formy przekształcają się z czasem w jakieś bardzo abstrakcyjne twory, które już niewiele mają wspólnego z założonym podstawowym motywem obrazowym. Niektóre z prac są wypełnione poezją, liryką, jak to ma miejsce chociażby w twórczości Barbary Gardzik-Brzozowskiej. Podobnie zresztą w przypadku Tadeusza Brzozowskiego. Ten zbiór potwierdza, jak ważną sferą twórczości był rysunek drugiej połowy XX wieku. Jak wiele interesujących spostrzeżeń, refleksji na temat rzeczywistości można odnaleźć w tych pracach. Myślę, że ta wystawa miała także szczególny wymiar ze względu na to, że rysunek rzadko jest pokazywany w galeriach. Jest oczywiście bardziej delikatny, trzeba go bardziej chronić. Natomiast ważne jest, żeby w dzisiejszym czasie, w którym wiele ważnych refleksji na temat życia współczesnego się pojawia, może sięgać także i po pewne bardziej uniwersalne treści, bardziej uniwersalne komunikaty, które były tworzone przez twórców już kilkadziesiąt lat temu. Myślę, że istotne jest także to, żeby galerie, przeszukując szuflady ze swoimi zbiorami, starały się, decydowały o tym, żeby pokazywać te dzieła publiczności, żeby one gościły w galeriach jak najczęściej. Tak jest na pewno w przypadku Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi.